To witam bardzo serdecznie i przechodzimy do omówienia ostatniego z sędziów, z Księgi Sędziów, mianowicie Samsona. Przypomnę krótko, pewnie powtórzę się, że sędziowie w Izraelu to był taki etap w dziejach Izraela, który poprzedzał ustanowienie królestwa w Izraelu. A następował po etapie osiedlania się w ziemi obiecanej, w ziemi Kanaan. I głównym zadaniem sędziów, przypomnieniem sędziów, ich misją było to, żeby Izraela w tej ziemi obiecanej osadzić. Jeśli chodzi o historię Izraela, i wchodzenie do ziemi Kanaan, to tam mieliśmy do czynienia z punktu widzenia dziejowego, historycznego, z pewną dysproporcją. Mianowicie Izrael wchodził do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan, jako naród półkoczowniczy. Natomiast spotkał się tam z kulturą osiadłą, czyli mieliśmy jakby dwie różne kultury. Kulturę bardziej pierwotną, izraelską, koczowniczą i kulturę osiadłą kananejską. I to jest zjawisko ogólne, że przepływ następował z góry na dół, czyli ludność Izraela miała tendencję do tego, żeby przejmować cechy, upodabniać się do tej kultury osiadłej, do kultury kananejskiej, że kultura kananejska dla Izraela stanowiła pewien model, czy nawet można powiedzieć pewien ideał. I w związku z tym ta kultura kananejska stawała się zagrożeniem dla wiary Izraela. Izraelitom groziło odejście od wiary. I potrzebowali takie postaci, potrzebowali takich działaczy, można powiedzieć, religijnych, społecznych, militarnych, politycznych, którzy ugruntowywali przekonania Izraela, a z drugiej strony dyskwalifikowali, dyskredytowali te przekonania, te zjawiska, które znajdowały się w ziemi Kanaan, w ziemi tej osiadłej. I właśnie Samson jest jednym z tych sędziów, którzy właśnie tego typu działalność podejmowali, czy zostali opisani na tle tej działalności. Co trzeba tak od razu powiedzieć o księdze, o Samsonie, o jego postaci, że jest to postać kompletna, czyli po prostu. Tak jak inni sędziowie czy inne postacie biblijne są postaciami wyrywkowymi, postaciami, które są wspominane, są epizodyczne albo nie mają pełnej charakterystyki, to w przypadku Samsona mamy do czynienia z postacią kompletną, z opowiadaniem od A do Z, z opowiadaniem, które zupełnie bez żadnych zastrzeżeń mogłoby funkcjonować jako osobna księga. Tak jak mamy na przykład Księgę Jonasza czy Księgę Judyty. To opowiadanie można by wyjąć z Księgi Sędziów i umieścić jako osobne opowiadanie. Jego przebieg jest, ja przedstawię teraz przebieg opowiadania o Samsonie, ponieważ to jest przebieg, fabuła, która stanie się, czy już była, ale na pewno stanie się w dalszych księgach biblijnych, stanie się modelem opisu postaci. Postać Samsona stanie się modelem opisu postaci aż do czasów Nowego Testamentu. Czyli jeżeli człowiek Biblii chciał powiedzieć o kimś, kto był wybrany przez Boga, kto miał specjalną misję, kto odegrał jakąś bardzo ważną rolę, to ten człowiek musiał być w opisie, w opowiadaniu podobny do Samsona. Samson przychodzi na świat w małżeństwie, które początkowo było małżeństwem niepłodnym. Jego ojciec Manoach i nieznana z imienia matka nie mogli mieć potomstwa i z tego powodu zwrócili się do Pana Boga. Pan Bóg posłał swojego anioła, właśnie anioła pańskiego, posłał najpierw posłał do żony Manoacha i powiedział jej, podał jej warunki, pod jakimi wyda na świat potomka. Obiecał jej, że wyda potomka, że stanie się matką, ale i te warunki były dwa. W zasadzie trzy. Dwa warunki były dla matki. Miała jeść tylko czyste pokarmy, te, które były rytualnie czyste.
i nie mogła spożywać alkoholu. A trzeci warunek był związany z dzieckiem. To dziecko nie mogło mieć obcinanych włosów. Miało być tak zwanym Bożym Nazirejczykiem. Czyli Samson od samego początku miał mieć cechy człowieka, który został naznaczony przez Boga. Zarówno przez dietę, jak też miał właśnie wyglądać swoim wyglądem, przypominać człowieka wybranego przez Boga. Żona Manoacha, czyli mama Samsona, idzie z tym do swojego męża. Mąż po swojemu kontaktuje się z aniołem. Anioł potwierdza tę wersję, którą żona przyniosła i w ten sposób rodzi się Samson. Przychodzi na świat Samson i Samson w swojej młodości przejawia nadzwyczajną siłę. To w ogóle była jego taka cecha charakterystyczna, że miał nadzwyczajną siłę i ta jego siła przejawiła się między innymi w tym, że własnoręcznie, bez żadnych narzędzi, bez żadnej broni pokonał lwa, zabił lwa, a potem z tego lwa, w tym lwie zaląkł się rój pszczół i tam był plaster miodu i on potem z tego lwa ten plaster miodu spożył. I to jest takie opowiadanie właśnie o sile, takiej młodzieńczej sile Samsona. I potem Samson zakochuje się w Filistynce. I tutaj mamy dramatyczny zalążek konfliktu. Mianowicie Filistyni i Izraelici byli narodami, które były nastawione wobec siebie wrogo. Filistyni w tym czasie panowali nad Izraelem, czyli dominowali. Dominowali nie tylko ekonomicznie i nie tylko politycznie, ale także wtedy, w tamtych czasach, taka dominacja oznaczała dominację religijną. I z takiej dominacji trzeba było się otrząsnąć. To był podstawowy cel ówczesnych Izraelitów, żeby otrząsnąć się z dominacji religijnej Filistynów, a tymczasem Samson zakochuje się w Filistynce i dochodzi do ślubu. Do ślubu, który zresztą nie został uskuteczniony. W czasie przyjęcia weselnego Samson w swojej takiej pewnej bucie zadaje pytanie, zadaje zagadkę krewnym swojej przyszłej żony. W zasadzie to zakłada się z nimi, zakłada się o 30 lnianych ubrań. To trochę dziwnie brzmi w naszych warunkach, mianowicie dzisiaj mało kto wchodzi w ubraniach i mało kto by chciał 30 ubrań mieć w szafie, ale w tamtych czasach to był po prostu majątek. To było coś takiego, jakby on chciał pewien dodatek do posagu, który mieli wnieść w czasie tego ślubu. Czyli tak jakby był niezadowolony z tego, że ten posag, który żona wnosi, o którym zresztą tam nie ma za dużo mowy, był za mały i potrzebował jakiegoś dodatku. Oni oczywiście w ten zakład wchodzą, ale podstępnie wykradają przez właśnie tą przyszłą żonę, niedoszłą żonę, Filistynkę, wykradają odpowiedź na to pytanie i wygrywają w ten sposób zakład. I Samson, porwany gniewem, ale też porwany swoją nadludzką mocą, morduje 30 Filistynów, ściąga z nich te ubrania, 30 kompletów i przekazuje żonie, znaczy przekazuje krewnym żony i w ten sposób jakby realizuje zakład, ale potem mści się na Filistynach, pali ich zboża, pali plony i Filistyni z kolei mszczą się na tej niedoszłej żonie. W każdym razie tu dochodzi do bardzo takiego poważnego i nomen omen zaognionego konfliktu, do tego stopnia, że sami Izraelici postanowili wydać Samsona w ręce Filistynów. Po prostu postanowili się go pozbyć. I ten konflikt jest bardzo taki mocny. Samson ucieka, Samson idzie dalej i w pewnym momencie Samson dochodzi do Gazy, do miejscowości, która się nazywa Gaza i tam wiąże się z kobietą, której imię znamy, nazywa się Dalila i ta kobieta postanawia, ci mieszkańcy Gazy znali Samson, sława Samsona go poprzedzała,
postanowili Samsona pojmać i po prostu się z nim rozprawić, ale okazuje się, że ta jego moc, którą posiada, jest silniejsza niż wszyscy mieszkańcy Gazy i korzystają właśnie podobnie jak Filistyni wtedy tam w czasie małżeństwa, tak tutaj postanawiają wykorzystać tą Dalilę, kobietę, z którą się związał Samson, żeby wykraść jego sekret. I Dalila po różnych tam zabiegach dowiaduje się, że Samson dlatego jest taki mocny, ponieważ ma nieobcięte włosy. Że jego siła tkwi w tych włosach i ona w nocy obcina mu te włosy. Samson traci siłę, dostaje się do niewoli filistyńskiej i w tej niewoli jest traktowany jako niewolnik. Wykonuje bardzo ciężką pracę, pracuje przy żarnach, ale powoli Samsonowi te włosy odrastają. Nadal jest Nazirejczykiem, nadal jest wybrańcem Boga. Te włosy mu odrastają i jest przyjęcie. Samson na tym przyjęciu chyba zabawiał biesiadników i w pewnym momencie każe się doprowadzić do takiego specjalnego słupa. Te domy były wtedy tak budowane, że cała konstrukcja była na takim słupie nośnym. Każe się przyprowadzić do tego nośnego słupa i przy pomocy tej siły, która mu wróciła, niszczy ten dom. Ten dom się zawala, wszyscy biesiadnicy giną, on sam także ginie. Tutaj warto wiedzieć, że ta biesiada, w której Samson ginie, ona była na cześć ich Boga. To nie była biesiada, która była tylko i wyłącznie związana z takim imprezą, można powiedzieć, tylko to była biesiada sakralna. Samson właśnie tę biesiadę sakralną jakby wygrywa. Niszczy tych, którzy byli czcicielami tego Boga, a on wygrywa właśnie jako ten Nazirejczyk. I tak się kończy opowiadanie o Samsonie. Ja je tutaj opowiedziałem w sposób prawie że kompletny. Kilku szczegółów nie ująłem. Ono, jak się tak je opowiada, to może być trochę przydługie, czy nawet nudne, chociaż ono samo w sobie nie jest takie. To jest opowieść bardzo napisana takim jędrnym, ciekawym, literackim językiem. Tutaj warto zwrócić uwagę na niepłodne małżeństwo, na zasadę relacji z Bogiem, w tym przypadku nieobcinanie włosów i niespożywanie alkoholu. Tu trzeba zwrócić uwagę na no właśnie niepłodność, cudowne narodziny i nadzwyczajną moc. Moc, która wynika z wierności przykazaniu Bożemu. I następnym elementem to jest konflikt. Konflikt, który ma w sobie cechy zagrożenia, czyli jeden naród zagraża drugiemu, albo ściślej mówiąc, Izrael jest zagrożony przez inny naród i ten konflikt właśnie zostaje rozwiązany mimo różnych perypetii przez tę Bożą siłę, która jest w Samsonie. Te elementy są ważne jakby w tym opowiadaniu. I tutaj trzeba by sobie postawić takie pytanie, w zasadzie to ja już o tym pytaniu mówiłem, tylko teraz chcę do tego wrócić i to uszczegółowić. Mianowicie, dlaczego, czemu miało służyć to opowiadanie o Samsonie? Ono, po pierwsze, to jest taki najpierwszy wniosek, ono miało służyć, żeby ewentualnego słuchacza, który być może dotknięty jest jakimiś wątpliwościami w tym temacie, przekonać o tym, że wierność Bogu daje siłę. Wierność Bogu w postaci na przykład niestrzyżenia włosów. Wierność Bogu w postaci niespożywania jakichś pokarmów albo spożywania jakichś innych pokarmów daje siłę. I to daje taką siłę, której nie można, tej siły nie da się człowieka pozbawić. Samson, ta siła jakby została zawieszona, została w nim umniejszona, ale nie został jej pozbawiony. On po prostu, jak te włosy urosły, jak wrócił do tej normalnej wierności temu zaleceniu Bożemu, to ta siła w niego wróciła. I to jest podstawowy cel tego opowiadania, czyli to jest taki cel, można powiedzieć, umacniający, że ci, którzy się ewentualnie w tym wahali, to znajdowali siłę właśnie w wierności.
Ale to opowiadanie ma też jeszcze inne walory. To opowiadanie można też rozszerzyć. Czyli Izraelici wtedy, kiedy świętowali różnego rodzaju zwycięstwa, świętowali różnego rodzaju może też i porażki, ale świętowali jakieś sukcesy, które odnieśli. To mogły być nawet bardzo niewielkie sukcesy, to posługiwali się właśnie opowiadaniem o Samsonie. Czyli powiedzmy, że komuś udało się coś wygrać. Na przykład udało mu się wygrać proces sądowy, albo udało mu się wygrać jakąś potyczkę, albo coś tam jeszcze innego udało mu się wygrać, to dostawał przydomek: ty jesteś jak Samson. Jesteś właśnie jako ten, który nie tyle swoją siłą zwyciężył, ale zwyciężył wiernością Bogu, która daje siłę. Czyli jesteś tym człowiekiem, który taką siłę otrzymał, i tym Samsonem mógł być także cały Izrael. W pewnym momencie, w czasach wygnania babilońskiego, wtedy kiedy Izrael został przesiedlony ze swojego terenu, właśnie tak jakby między Filistynów, tak jakby do Babilonu, tak jakby do obcej ziemi, kiedy Izraelowi groziło to, że ta wyższa kultura babilońska zdominuje jego osobiste przekonanie, to właśnie opowiadanie o Samsonie służyło do tego, żeby tak jakby otrząsnąć się z tych zagrożeń i zobaczyć swoją własną tożsamość, swoją własną moc Bożą. Czyli to jest drugi cel tego opowiadania. I ten drugi cel w zasadzie jest najważniejszy, to znaczy ono właśnie dlatego zostało wpisane w Biblię, żeby taki cel realizowało, żeby człowiek mógł się w nim przejrzeć w tym opowiadaniu, żeby mógł zadać sobie pytanie, czy jestem taki jak Samson, czy jestem inny niż Samson, gdzie mi brakuje, a gdzie jestem jak Samson. I trzeci cel to jest taki cel bibliotwórczy, mianowicie one wynikają te cele z siebie. Że ten cel będzie też pomagał, żeby pewne wydarzenia zrozumieć jako Boże działanie. Ostatecznie na przykład opowiadanie o Samsonie będzie służyło do tego, żeby zrozumieć mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Że Jezus Chrystus, chociaż nigdzie tak nie jest nazwany, nigdzie się nie mówi, że Jezus Chrystus jest drugim Samsonem, ale właśnie opowiadanie o Samsonie pozwala zrozumieć, umiejscowić mękę i śmierć Pana Jezusa, czyli zobaczyć Jezusa jako niejako drugiego Samsona, który ma nadzwyczajne moce, który potrafi uzdrawiać, potrafi nawet wskrzeszać, rozmnażać chleb, chodzi po wodzie, prawda? I Jezus jest jakby drugim Samsonem, który został teoretycznie pokonany przez moce tego świata, przez tych mieszkańców Gazy. Teoretycznie został pozbawiony swojej mocy nie tyle przez to, że obcięto mu włosy, ale przez to, że zawisł na krzyżu. Każdy, kto wisi na krzyżu, jest przeklęty. Tam jakby ta moc Boża z Jezusa Chrystusa została wyjęta, został ogołocony, prawda? A jednak ostatecznie zwyciężył. Ostatecznie właśnie pokonał moce tego świata, te, które mu zagrażały. Także wydaje mi się, że to, co tutaj powiedziałem, powinno wystarczyć do tego, żeby poczytać sobie opowieść o Samsonie. To jest Księga Sędziów, rozdział 14, 13, 14, 15 i 16. Żeby sobie, to jest końcówka Księgi Sędziów, także łatwo jest znaleźć to opowiadanie o Samsonie, żeby samemu się w tym opowiadaniu przejrzeć, zwrócić uwagę na szczegóły, które tam są, zwrócić też uwagę na te szczegóły, których tam nie ma, na przykład zadać sobie pytanie i znaleźć odpowiedź, dlaczego nie ma tych szczegółów, dlaczego nie wiemy, jak nazywała się matka Samsona albo jego ta pierwsza niedoszła żona, a dlaczego wiemy, jak się nazywała Dalila, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także namawiam do tego, żeby Samsona sobie uwyraźniać i go dobrze zapamiętywać.